Omówiliśmy sobie już sporo aspektów, jeżeli chodzi o projekt Scrum. Mamy fajnie dostosowaną oś czasu, przeszliśmy przez backlog. Czas zajrzeć na naszą tablicę. Tablica jest dosyć prosta, jeżeli chodzi o projekt Scrumowy. Na samej górze zawsze mamy informację o sprincie, który jest aktualnie w toku. Czyli, jeżeli jest prowadzony sprint 5, według backlogu mamy go rozpoczętego i trwa on, no to wtedy będzie on widoczny na tablicy. Chodzi o to, aby skupić się na priorytetach i o tym, co jest najważniejsze do zrobienia. Nasze kolumny pozostają bez zmian, czyli mamy tutaj oczywiście kolumnę do zrobienia w toku i gotowe. Mamy nasze zadania, które dodaliśmy w ramach tego sprintu. Możemy oczywiście je przesuwać pomiędzy kolumnami. Tutaj mamy jeszcze informacje o dostępnej automatyzacji. Możemy taką tablicę sprintu dodać do ulubionych. Mamy też tutaj bardzo ciekawą informację, która pozwala nam na co dzień mieć taki fokus na tym, co się dzieje, ponieważ jest to informacja o tym, ile pozostało dni do ukończenia sprintu, a więc mamy datę rozpoczęcia, mamy zaplanowaną datę ukończenia i ta informacja jest oczywiście na bieżąco aktualizowana. Tutaj, jeżeli chodzi o opcję możemy edytować sobie nasz sprint, czyli możemy zmienić mu nazwę, zmienić datę rozpoczęcia, datę zakończenia czy też cel sprintu, możemy dodatkowo zakończyć sobie ten sprint i pogrupować w pewien sposób. Jeżeli wybierzemy tutaj analizy sprintu, to dostaniemy tutaj informacje na temat kondycji sprintu i postępów realizacji celów. Mamy tutaj na samej górze zgłoszenia nie wymagające uwagi, a więc nie ma tutaj zgłoszeń, które by wymagały uwagi, ponieważ żadne zgłoszenie nie jest zablokowane, lub też tak oznaczone. Możemy tutaj nacisnąć dowiedz się więcej. Jest to taka informacja, którą też się zajmiemy w jednym z rozdziałów, gdzie dużo bardziej rozbudujemy sobie taki projekt. Mamy tutaj informacje na ten temat, iż możemy wyświetlać tutaj zadania, które znajdą się np. w statusach zablokowane lub określimy właśnie dla nich takie specjalne statusy czy też flagi, które będą oznaczały, że pewne zadanie jest zablokowane. Kolejny mamy postęp sprintu, czyli dodaj szacunki, aby śledzić postępy sprintu. No i teraz tak. Mamy tutaj po kolei zadania 8, 9, 10, 11. Mamy tutaj otwarte, a więc przechodzę do zadania 8 i dodajemy sobie tutaj story pointy dla zadania numer 8 13 story pointów, dla zadania numer 9 8 story pointów, dla zadania numer 10 5 story pointów, dla zadania numer 11 niech to będą 2 story pointy. Wracam na naszą tablicę, odświeżę sobie ją teraz. No i teraz tak, jak widzisz zaktualizowała nam się informacja o postępie sprintu. Mamy tutaj informację na temat tego, ile jest estymowanych story pointów, ponieważ postęp sprintu bazuje na story pointach, na naszej estymacji. Mamy tu informację, jaki jest postęp sprintu, czyli ile ukończono punktów założonych, czyli punktów, czyli naszych story point estimation. Czyli mamy gotowe 93% na podstawie tych wyliczeń, czy 13,8 oraz 5. No i w toku mamy jeszcze dwa story points i to jest ongoing. Kolejno mamy wykres spalania sprintu, czyli jest to informacja na temat tego, jak w przedziale czasowym zostają ukończone kolejne zadania, które posiadają swoją estymację. Czyli tak, powiedzmy sobie, że nasz sprint trwa dwa tygodnie. I wtedy przez te dwa tygodnie możemy obserwować, jak z dnia na dzień podług wszystkich story pointów, które zaplanowaliśmy na dany sprint, następuje spalanie pointów. Czyli jest to taka informacja, która pozwoli nam ocenić, czy na przykład nie zaplanowaliśmy za dużo zadań, a być może zaplanowaliśmy za mało zadań na dany sprint. Przez zadania, oczywiście, mam na myśli story pointy, które są spalane. Oczywiście w naszej sytuacji no jest ten wykres dosyć ograniczony, ponieważ mamy tutaj prawie wszystkie zadania, które zostały ukończone w dzisiejszym dniu. Ale mamy tutaj zmiana zakresu plus dwa punkty. Pozostała praca, jeżeli chodzi o wytyczną do zakończenia sprintu. Czyli pozwala nam to zrozumieć w jaki sposób zmienia się liczba story pointów, które są na początku zaplanowane do pracy wraz z biegiem czasu w zaplanowanym sprincie, czyli na przykład w okresie dwóch tygodni, jak te punkty zostają wykorzystane, czyli na przykład następnego dnia zostałoby ukończone zadanie na 8 story pointów, kolejne na dwóch i moglibyśmy sobie dzień po dniu spojrzeć, w którym dniu najwięcej story pointów zostało spalonych, czyli zużytych, czy też zakończonych. Następnie mamy jeszcze postęp w epiku. Jest tu taka informacja, że praca w tym sprincie obejmuje jeden epik. Czyli mamy tutaj ten epic wskazany, bo tak jak Ci wspomniałem w poprzedniej lekcji jest to tak skonstruowane, że najpierw tworzymy epiki, później pod epiki dodajemy user stories, user stories sobie szacujemy poprzez story pointy no i wtedy te user stories planujemy w ramach sprintów. Epic jest takim celem ostatecznym, czyli na przykład naszym celem ostatecznym może być zbudowanie naszej pierwszej strony, takiej wersji powiedzmy MVP, która... Jeszcze nie będzie do wdrożenia dla klientów oczywiście, ale to będzie taki nasz cel nadrzędny, który chcemy zrealizować. No i w ramach takiego celu nadrzędnego możemy mieć ogromną liczbę user storiesów, które możemy dodać. No i wtedy te user stories y mogą na przykład być planowane w kolejnych 10 sprintach nawet i wtedy będziemy mogli sobie patrzeć, na przykład ten epik jest realizowany w ramach tego sprintu, ale oczywiście mogą być też realizowane zadania z innych epików. No i wtedy będziemy mogli sobie tutaj fajnie podejrzeć takie informacje. A więc analizy sprintu pozwalają nam na wyświetlanie kondycji. Możemy tutaj sobie oczywiście ten widok odświeżać. Mamy te ustawienia analiz sprintu, postęp sprintu, wykres spalania sprintu i także postęp epiku. Czyli nawet tak prosty widok jak w naszym przypadku tablica pozwala nam dzięki dzisiejsza wyciągnąć jeszcze więcej informacji i dowiedzieć się jak nasz zespół performuje. Jak idą postępy w zadaniach, jakie epiki są realizowane w ramach sprintu, ile pozostało dni do zakończenia sprintu. Także jest to dosyć fajne i wygodne centrum informacji.